No, niszczysz farmę, nie bij mnie! Jeżeli mnie zabijesz, to koniec z nami. Cześć, tu Madzia, jest ze mną Wojtek. Dzień dobry. Tak, Wojtkowi dzisiaj na mózg trochę padło, ale to wiadomo, tak, zawsze słuchajcie, tak ma, jak się na Agito za dużo się nie, jedzie. Nie, nie na Agito, tylko to jest kwestia studiów i wykładu z psychologii, gdzie prawie przez półtorej godziny słyszałem na temat zachowań małp w stosunku do ludzi. Mam mózg totalnie zryty, więc sorry. Tak. I poza tym w ogóle Wojtek za dużo internetu, trzeba mu to oddawkować i tak dalej. No ale mniejsza, w każdym razie słuchajcie, u nas zmiany, tadam, mamy dom. Tak, Madzia stanęła na wysokości zadania, wybudowała domek. Tak. Więc jest dobrze. Domek, tutaj nam się nasza ściana powiększyła z kakałkiem, bo Wojtek wiadomo lubi ciastka. Co więcej, farmy nie ruszałam, a mamy magazyn. A wiesz co ja odkryłem ostatnio? Magię. Nie, w przerwie pomiędzy zajęciami poszliśmy do kawiarni, zamówiliśmy sobie kawę i wiesz co mieli? Mieli bezy z orzechami ziemnymi. Po prostu, mwah. Okej. Okay. Takie malutkie beziki z orzechami ziemnymi, pyszne. Które jajko zniosło? Tak, jak ktoś ma jakąś kawiarnię, ewentualnie jakąś taką lepszą cukiernię, to może poszukać, bo naprawdę bardzo dobre, pyszne, pyszne wręcz. Ale wiesz co, ja trochę tych kurczaków ubił, bo w sumie ja nie wiem, mamy czy... dużo jedzenia, odczep się od kurczaków. Kurczaki są moje, zajmij się owcą, która Wypad. Jest o jakaś niedotegowana tu. I takie ubijamy, bo co chwilę wyłażą. Tak. Dobra, chodź dom pokazać. Masz ile jedzenia, patrz ile ciastek ci narobiłam. O, to ja biorę staka. To bierz, to ja wezmę cały chleb za to. I tak, to można powiedzieć, że taki jakby przedpokój razem z jedzeniem, to jest mój pokój. Mhm. Jeszcze do końca niewykończony, bo tutaj jak zdobędziemy kiedyś jakąś glinę, to oczywiście kwiatuszki. Czekaj. Chodź tu. Aż się boję, co ty wykombinujesz. A wiecie, co ja zrobiłem? Jajko. Nie. No, dziecko. Zrobiłem coś, żebym mógł się do Magdy w nocy zakradać. Zboczuch? Żeby ona nie widziała, że ma zamknięte drzwi, a tu się nic nie słychać. Tyt. Tak, trafił nawet, słuchajcie, trafił. No. A to Wojtka sypialnia. Tak. No jest szara, Wojtka jest zielona, Wojtek tutaj w czaszkach gustuje, on ma co innego u siebie na teksturpaku. Przepraszam bardzo. Słuchajcie, ja zważywszy, że mam innego teksturpaka, u mnie możecie zobaczyć, co tu jest. To jest owieczka, ale taka śliczna owieczka. U Magdy za to jest... łuk triumfalny. Okej. Okay. Coś w tym stylu. Dobra, i tutaj każdy z nas ma przejście do magazynu, słuchajcie. Właśnie tu już pewnie ziemniaczory się zrobiły, tak. W ogóle Wojtek, biedę, nie mamy czym w piecu palić. Tak, to będziemy musieli tak. Pomiędzy... Chodź Wojtek, ja ci uświadomię. Tu są nasionka i sadzonki, tutaj masz kwiatki dla ciebie, tutaj stare narzędzia, wełna. Ojej, kwiatuszki. Oj, kwiatuszków dużo. Tutaj mamy nasze skarby, zostało 16 diamentów. Co ty zrobiłaś z tymi diamentami? Cały set dla siebie. No ty chyba... Nie ma więcej diamentów. Kurna. Okay. Dać dziewusz, dasz... A w ogóle... też taka mała anegdota. Czekaj, sprawdzę, czy goda nie masz. Pewnie a mam. Wojtek na no, godzie. No, przepraszam. Wojtek, a, nie, bo masz... Nie. Chyba nie. Widzicie, jaka szuja. Nie, odejdź. Teraz ja sprawdzę, czy ty masz. No dobrze, Madzia nie ma. Palnę cię jeszcze raz zaraz. Nie. Ziemniaczorem. Czekaj, tu jest odpowiedni ziemniak gdzieś dla ciebie, czekaj. Nie chcę tego trującego. Zgniły i śmierdzące nie akurat dla ciebie. Nie chcę tego trującego. Dobra, mniejsza. Dobra, chodź dalej pokazywać nasze włości. Nie duś się, albo tak, uduś się za karę. Uduś się teraz, smutyku. No, tutaj mamy przejście naszego wspaniałego braliśmy już co mojego zgody, portalu mój i my tu idziemy zaraz. Ale telewizor zabieram do grobu. Dobrze. Co mam? A konsoli nie będzie, masz pochodnie? 10 sztuk. Ja mam 15, dobra, przeżyjemy, chodź. Myślę, że tak. Chodź, bo my idziemy dzisiaj. Ostatni raz, słuchajcie, chcemy iść do świata dżunglowego. Chcemy pójść do tamtej mordowni, zobaczyć, co tam się dzieje. Mm-hmm. A Jonga słyszę? Też słyszę. Słuchajcie, ja mam jeszcze taką małą anegdotkę, powiem dzisiaj nam się śmieścił, bo mieliśmy zajęcia z gatunków dziennikarskich. I dzisiaj pierwszy raz usłyszałem słowo biżu. Wiesz, co to jest biżu? Nie. Na przykład kupiłem swojej lasce biżu. Nie wiesz, co to znaczy? No, a skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie mam laski. To jest biżuteria. Aha. Wojtek, patrz. Co?
O, Basia, Basia. Tak. I po Basi. A w ogóle mieliśmy taką bekę z tego biżu. To podobno Doda w ogóle wymyśliła. Super, brawo. Pozdrawiamy Dodę, tak. Jeśli nas ogląda. Na pewno, takie słabe internetu jak my dwoje, to wszyscy oglądają. Łącz się z Obamą. Na pewno. Ty, kiedyś Tusk dał mu Wiedźmina. Przecież. No właśnie, to, a to jak Wiedźmin, to zapewne on ogląda CTSG, bo CTSG Wiedźmina nagrywał. Tak. Ja u CTSG Wiedźmina nagrywałam, oglądałam. Ja ogólnie nie gram w Wiedźmina, ale namiętnie go oglądam. No to będziesz miała okazję u mnie niedługo oglądać. Dobrze. A jak ja niedługo, za 4 miesiące, niedługo. Ale nie trójkę, Magda, nie trójkę, bo mam w planach zrobić, albo nie będę, no nie, no już się wygadałem. Już zacząłeś, bo ty po play jesteś, a powiedz mu, że nie jest papo, to dziary. Tak, nie no, mam w planach nagrać wszystkie przed wyjściem trójki, żeby się wtajemniczyć, bo ja w sumie dwójki w ogóle nie przeszedłem. Znaczy, jakie szczęście, mamy noc. A w jedynce utknąłem w połowie. Czekaj, ja sobie będę trzymać tą pochodnię, bo w moim wypadku... Słuchaj, trzymaj, ja będę lać. Ale gdzie ty idziesz? No do mordowni. A to nie lepiej iść bokiem? Nie. Serio, chcesz iść przez tą górę? Tak. Kripcio. Po co go zaczepiasz? Żeby go zabić. Mieć gunpowder, który będzie nam potrzebny do wysadzania głów smokczych. Czaszek. Czaszek. A w ogóle koło naszego domu jest jedna z czaszek. No to ale... zaraz pójdę, zobaczymy mordownię i pójdziemy, tak, sobie pójdziemy do czachy. Bo ja słuchajcie... Chociaż nie wiem, czy czasem to na odcinku nie było, jak ja cię szukałem, to chyba... A nie, to było, jak zwiedzałem mapę sam. Oj, chodź. Chodź, Marudo. Idę. Ja bym tego glowstone'a stąd podprowadził. Podejrzewam, że jak będziemy na terze, to będziemy mieli mega dużo glowstone'a i nie. Albo wcale. Dlaczego? Nie wiem, ja nie byłem w Netherze, nie wiem, jak on wygląda, przecież z tego, co ja byłam w Netherze? No, ty byłaś. No byłam, ale tak przelotem. Zwiedzał. Przelotem. Przelatujesz Nether, tak? Gdzie ty znowu mi umknęłaś? Znowu się zgubiło. Nie się zgubiło, tylko wiesz, jak jest u mnie. Nie jest ciemno. Nie, kret. Ślepy. Niemowa. Gdzie... Gdzie on w las? Ja jestem pod drzewem. Tam, gdzie... Coś ty, ty, ty. Tam, gdzie szliśmy razem, to ja poszedłem w dół. No to w drugą mańkę. Czyli... Dobra, może umówmy się tak. Ja pójdę sobie do granicy mapy i sobie tam dojdę i spotkamy się na miejscu. Jest bida, o! Halo. Co jest? No się tu kreć, ślepy. A tu jesteś, dobra. Nie no, mówię wam, ja jestem wykończony po wykładzie na temat małp, no. Tak, jeszcze ale najśmiesz... dlatego nie gram na shaderach, bo nic nie widać. Jeszcze najśmieszniejsze jest to, że powiedziała, że to są małpy bonobo. Magda wie, o co chodzi, część z was pewnie nie wie i może nie będziemy tego mówić, bo tu jest dużo osób, które no, są młodymi osobami. Jeżeli chcecie, to może nie będziemy was, powiedzmy, uświadamiać, tylko wpiszcie sobie po prostu małpa bonobo i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc pierwsze to, co mi się skojarzyło, to skojarzyło mi się z kiną, bo to kina tak... rozpowszechniła te małpy bonobo. A to nie młotka? Poniekąd? A wiesz co, nie wiem, nie pamiętam, ale no, wiem, że mi to kina pokazywała, więc... Więc może zaczęło się od kiny. Dobra, ta mordownia to była... tam, ja gdzie powiem. Głowa smoka, tak? No tak poniekąd. Bo ja w chwili obecnej jestem pod tą wieżyczką. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo polazłeś gdzieś w czortu matę. Znaczy, nie, tak jak ci mówię, ja idę po prostu do granicy mapy, bo tu chyba będzie najszybciej się tam dostać. Boj, takiego granica. Żeby nie zginąć. Krypcio! I po krypcio. Kurna, tak stawiam te pochodnie bez... Dlaczego w Minecrafcie nie ma hipopotamów? Zainstaluj sobie Mucreatures. Będziesz... Nie. Chociaż ja nie wiem, czy w ogóle Mucreatures jest zaktualizowane nadal. No, no właśnie. A szkoda, bo bardzo fajne mody. Tak. Pamiętam jak... No, ach! Wybuch. Pamiętam jak na początku sobie zainstalowałem i nagle mnie wilki zabiły. Czy nie, no nie wilki, pamiętam, tylko golemy te... zabijały. A te golemy to też, albo te takie, co przysysały te przedmioty. Znaczy, nie... to nie pamiętam. No te takie, co... O Jezus, ciebie. Myślałem, że to jakiś zombie. Już, wszystkie zombie na ciebie lecą. Znaczy, Magda, myślałem, mówię o tym takim, co on taki złoty blok dawał, czy tam diamentowy, takie golemy wielkie, co wsysały przed... Co wsysały, ja pamiętam, mi się jeden kiedyś w domu zespałnił. Mi pół chałupy rozpiszgrzył. A mi się zespałnił koło domu. O, i fuck! Widzący, co to jest.
chodź. Po co ci ten piasek? Do ja zbieram ostatnio. Nazbierałam ostatnio piasku, chodź. Dobrze, idę. Chodź, bo tu, tam za tą czaszką ja chcę. Ty patrz, tu jest jakaś mordownia. Sylwia tu musiała na pewno spawnery ponastawiać. Czy ja wiem? Co tu jest? I to jeszcze tak troszkę dziwnie, bo to jest bardzo oświetlony teren. No tego ogólnie też taka mała informacja, zapewne zauważyliście, no w sumie nie zauważyliście. Nie spada nam exp. Ja zapomniałem zupełnie to wyłączyć, bo mieliśmy małe problemy z serwerem. Tak, jak dzień dobry, więc zupełnie mi to z głowy wyleciało. Na następny odcinek postaram się to wyłączyć. I myślę, że sobie zerujemy level może. Nie. Nie? No dobrze. Nie. Chyba, że zginiemy dzisiaj. To się robi bardzo prawdopodobne, patrząc na ilość mordownika. Nie, ja nie mam zamiaru dzisiaj zginąć. Już to widzę. Wiesz co, ja jej chyba bym tą czaszkę jednak odpuścił. Baśka miała fajny łuk, a te strzały kości to rozumie. Nagrajmy jakieś piosenkę o Baśce. Możemy nagrać. Edek, władca, krewy. Hop, hop. Gdzie ty miałaś mieliśmy tutaj już ten... Co myśmy mieli na ten nagrywać? Anioła głos? Nie. Orła cień. Orła cień. Nie, też nie. Wojtek, osłanie mnie. Dumkę na dwa serca. Tak. Mój sokole, tak. Z czym ja mam cię? Ała! No już wiesz czym. Ale wiesz co, tu nic nie ma. Tu jest no zawsze... Magda, bo my tutaj byliśmy, jak było widno, więc te potwory automatycznie nie spały... Nie weszliśmy tu nigdy. No ale tu sama widzisz, że nie zimę. Ja tu urzędowałam kawałeczek i tyle. Teraz za to mordownia przerzuciła się poza obszar. No to dobrze, ale zbadaliśmy to w końcu. Co tak? A, bo to jest woda! Boże, u mnie na shaderach to wygląda, jakby to była dziura, w którą można spaść. Myślałam, że kisiel. I zaraz będzie. Dlatego Madzia nie gra na shaderach. Bo dlatego nie gram na shaderach, nie będę grała na shaderach. W ogóle widzowie mówili, że my tutaj gdzieś ominęliśmy skrzynkę. No to jak wiecie gdzie, to prosimy napisać w którym odcinku, podać nam licznik czasowy, znaczy znacznik czasowy. A czy tu kwiatki ładne rosną? I my sobie wrócimy i ewentualnie zobaczymy. Zresztą ja nie wiem, czy uda nam się wykonać zadanie ze znalezieniem wszystkich skrzynek. Też mi się tak wydaje. Także to zadanie to powiedzmy potraktujmy jako takie opcjonalne. Jeśli się uda, to się uda. Patrzcie, kwiatki zbierę, żeby później sobie wydekorować. Ależ oczywiście, że tak. Ja sobie pięknego słonecznika posadzę w pokoju. Wiesz, gdzie go sobie wsadzę? W dupkę. No, tak. Zresztą zakwitnie, a potem już miał nasionka. Nie, dzięki. Ej, ja w ogóle nie wiem. Nie, dobra. Albo dobra, już o nasionkach. Wiecie co, ja zawsze się, na przykład jak byłem dzieckiem, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, była kiedyś taka bajka, ale cholera, ja sobie za nic nie przypomnę nazwy. To było też o jakichś takich dzieciakach. Taka stara kreskówka. I pamiętam, tam był jeden taki odcinek, że jedli arbuza czy coś i jeden połknął te nasiona. Ała! A tamci wszyscy później mówili, że mu wyrośnie w żołądku. Ja się później tak bałem mieć pestek i wszystkiego, co z tym związane. A to ja byłam takim dzieckiem, co wszystkie pestki pochłaniało, łącznie z pestkami wiśni i czereśni. Ja na przykład do tej pory nie potrafię zjeść arbuza z pestkami. Ja muszę wybrać. A to nie, pestki. Arbuza też nie lubię z pestkami, bo mi te pestki de facto przeszkadzają, nie? I z winogrona wybieram pestki. Ja nie lubię pestek w winogronie. Ale za to pestki w winogronach są bardzo zdrowe. Tak? No bo z pestek w winogron robi się olej. Jeden ze zdrowszych. Olej to tłuszcz, a tłuszcz się tyje. Zależy od jakich tłuszczów, Magda, zależy od jakich, bo są tłuszcze nie nasycone. Od smalcu. Są tłuszcze nasycone i nienasycone. Są jeszcze tłuszcze trans. Najgorsze seksualne? Z najgorszych. Nie. Może jakieś transy mi tu wymyślasz. No bo to są tłuszcze trans, to są tłuszcze jedne z najgorszych, jakie są. Najgorsze to ponoć jest olej palmowy. Tak, który jest właściwie we wszystkim, co się kupuje w sklepach. Tak, zwłaszcza w popcornie. Dlatego ja stanowczo wolę sobie kupić po prostu popcorn i sobie samemu uprażyć. Boże, edukacja żywieniowa w odcinku. Tak. Musimy uświadamiać ludzi, że... Nie, no ja ogólnie preferuję prawdziwe masło i chleb pełnoziarnisty i tak dalej. Zdejmij go. A ja preferuję chleb robiony własnoręcznie. A też lubię. Też. A wiecie, no, od czasu do czasu nie zaszkodzi, ale...
Tak samo wiesz, na przykład ja lubię takie wiejskie wędliny, ale też uwielbiam sobie raz na jakiś czas kupić konserwę turystyczną, no, ja gdzie ma 10% mięsa. Ja w ogóle nie przepadam za wszystkim, co jest puszkowane. Jedyne, co lubię z puszki, to jest tuńczyk, kukurydza, znaczy nie mówię o warzywach, ale z tych mięsnych takich to wolę, najbardziej to tuńczyk. Nic więcej nie zjem, to jest z puszki. No to ujdzie tuńczyk. A wiesz, jaki jest... Wiecie co? Ja mam wrażenie, że część z was po prostu klnie przed tymi monitorami. Przestańcie pieprzyć o jedzeniu, bo jestem taki głodny, że zaraz zjem monitor. My w ogóle musimy z naszymi tymi podcastami ruszyć. Zrobimy podcasta o jedzeniu i się skończy. Wyczerpiemy temat jedzenia na ruski rok. O, pierogi ruskie ze skwareczkami, tak. Będą u mnie na Wigilię. Ruskie? Na Wigilię? No, bo... Powiem ci tak, u mnie na Wigilię zawsze były pierogi z kapustą i grzybami. No tak, zawsze. Mhm. Ale, że u nas jest z reguły tak, że jedna Wigilia jest u jednej rodziny, znaczy u jednej rodziny. Jedna jest u nas w domu, a druga jest u mojego wujka. Mhm. I tam jest, i tutaj jest u nas taka bliższa rodzina, ta prawidłowa. No, wiecie jak to jest. Większość osób z was pewnie tak marzy, czas do czasu jeździć do kogoś innego na Wigilię. I właśnie moja ciocia pewnego razu zrobiła pierogi ruskie. I oprócz tego pierogi z kapustą, bo mój brat na przykład pierogów z kapustą nie lubi. No i tak. Tradycja się niestety nowa stworzyła. To my z kumpelą w tamtym roku nową tradycję na Wigilię też zapoczątkowałyśmy. Teraz na Wigilię jemy sejgonki. Też można. No. Dobra, właśnie byłam, ja się zgubiłem, jak to zwykle, bo się zagadałem. Boże, to się, ja już jestem na terze. Dobra, mam zejście, już idę. W ogóle portal taki, jakby się zdeczka popsuł, ale dobra. A w ogóle to na, albo... Dobrze. Nie. No, tak. Nie, bo chciałem o tych podcastach powiedzieć coś. No to mów. Czy ogólnie rzecz biorąc, to my tego za te podcasty to mieliśmy już się dawno temu zabrać. Miesiąc, ale jakoś tak... Nie, w ogóle powiedzcie nam może w komentarzu, czy chcielibyście takie podcasty na różne tematy. Bo myślę, że to jest taka... Na przykład o jedzeniu. Tak, ale od razu mówimy, że to nie będą tematy związane bezpośrednio na przykład z YouTube'em, że co powiedział ten, co powiedziała tamta, tak, co oceniasz to. Czy lubisz tego, czy lubisz tamtego. Tak, czy lubisz tego, czy tamtego, czy ta z tym coś tam, czy tutaj, nie. To będą tematy takie bardziej ogólne, które no... O jedzeniu. Tak, na przykład jedzenie, nie wiem, zachowania. Już mi się zaczyna odbijać psychologia. Także napiszcie nam w komentarzach, co myślicie na to, czy to jest fajne. Będziemy ewentualnie może co jakiś czas kogoś innego zapraszać, albo może jakąś taką szerszą dyskusję się na coś zrobi. Albo z całą grupkę się zrobi. Wojciech, ty dojdziesz w końcu. Ej, to chodzę. Cieszę się. A właściwie już weszłem. Super. Przepraszam, wszedłem. Wejszłem? Wszedłem. Okej. Okay. Tak, no tutaj chyba ja trzymam tak cegiełki. Dobra, więc... powiedz mi, gdzie mamy... Gdzie są te z potworków? Tam. A, na drugiej stronie tutaj chyba. Tutaj mamy 26 gunpowdera, to czekaj, to ja zrobię nam... Pojedziemy czaszkę niszczyć. Tak, od razu zrobię TNT. Tylko nie pamiętam receptury, jak zwykle. Aha. Ja też nigdy nie pamiętam, nie martw się. Znaczy nie, no wiem, że to jest X i... I coś. I coś. I rąb. To, że zawsze zapominam, jak się te skróty robi w tym Minecraftcie. Dobra, mamy 5 TNT, więc myślę, że wystarczy. Zapalniczkę masz? Nie. No to zrób czerwoną pochodnię. O, mamy redstone? No co, nie mamy? Jeszcze nie wiem, czy mamy. W ogóle Magda, ty się musisz się za kopalnię wziąć. Dobrze, wezmę się na następny odcinek, nie zrobię ci wszystkiego naraz. A już ci robię pochodnie. Mąż się edukuje, to ty powinnaś działać. Nie mamy. No, ja już jestem wyedukowana. Nie mamy czerwonego proszku. No, już zrobiłam. Tu masz czerwony proszek. Było 15. Aha, tu. Gdzie masz? Tu. Wyżej. No, aha. Już zrobiłam. Aha, czyli masz tam pochodnie, dobra. 8 mam, wystarczy z ciebie. Spoczko. Więc chodź. Ile masz redstone, oj, tych TNT? 5. No, a ja 8 pochodni, więc git, chodź. Ogólnie wiesz co, ja zrobię tutaj nam jeszcze może z magazynu jakieś takie przejście na dół.
Czy jakąś windę wodną taką zrobię. Ewentualnie, jeżeli udałoby nam się nakopać więcej żelaza. To będzie pochodnie, kopalnie niedaleko, więc wiesz. To może minecarty nawet zrobię takie wjeżdżające. Gdzie ty jesteś? No kurde! Ja płynę! Ja lecę! Czekaj, tu jest jakaś winda. Płynę! A ja lecę! Prawie w ostatniej chwili. To się na mnie zaraz rzuciło. Boże, jakbyśmy dawno na dole byli. Twoje lewa. Godzinie pierwszej. Dobra, widzę. Gonią nas panowie. Nie gonią. Chodź, wyprowadzimy ich na światło, ci pieje od razu. No można i tak. Gdzie to było? To było gdzieś tam, nie? Tak, w tamtą stronę. Ja, jak to miło na dole być. No, pewnie, że tak. Tu. Tak, tutaj, tu gdzieś w tych górach jest taka głowa. O, jest, nawet widać. Dlaczego nie widzę? Nie załadowały ci chyba tekstury jeszcze? A, jest. O Jezus Maria. Boże, dobrze, że on jest taki rozdarty, przecież nie wiem, kiedy skakać, kiedy nie. O Jezu, ustawić taki dzwonek z moim krzykiem. Wiesz, że na ustawię? Na pobudkę. Ustawię, naprawdę. Kurczę, a szkoda, że z tej zapalniczki nie wzięliśmy, bo można... Chociaż nie, tutaj średnio byłoby podpalenie, bo to jest masa wełny. Jakby się nam cała góra schajczyła, to byśmy mieli. Oj, wyłaś na smoka i nie pitol. Albo chodź mu na zębie postaw. Daj mu tu na kła. Ale wiesz co, ja proponował pierw tutaj wejść troszeczkę, zobaczyć, bo może jakaś skrzynka gdzieś jest ukryta, wiesz? Ja tu ciemność widzę, weź pochodnie. Ja też widzę ciemność. Postawiłem pochodnie, ale widzę nietoperza. Widzę lapisa. Też widzę lapisa. Widzę zombiego. Tu widzę, no czekaj, jak tutaj na pierwszej jest zombie. Wykopy od razu żelazo. Ale czy tak widzę skrzynki? To chyba raczej niestety nie. No tam coś widzę, czekaj, co tam jest? Grzyb. Grzybki chyba mamy, czy nie? Coś tu łazi. O, jest. O, grzybki, o, zombie. Mam to jest jakaś jaskinia, widzę. Tak, żelazo widzę. To wiesz co, ja to żelazo, jak tutaj gdzieś widzisz żelazo, to może je wykopmy. Mi się nam jak najbardziej przyda. Masz jakieś pochodnie? Nie. Aha, świetnie. Mam redstone'owe, ale po co? Kurde, dobra. U mnie to chyba cholera, nic nie zobaczycie, ale spoko. Ale u mnie wszystko zobaczycie, więc zapraszam do mnie. Czekaj, ale... Jezu, to jest żelazo. A masz... Aha, nie masz pewnie w ogóle żelaza, nie? Po co ci żelazo? No bo to jest ten. Można by zapalniczkę zrobić. I co sobie podpalisz, że się zapytam? Dupkę. No tak myślałam. To było mi ciepło. A tak zima jedzie, epoka lodowca. Mam węgiel, będziemy żyć i drzewo ścinać. No, ale ja nie mam tych. No. Łapą. A propos grzania dupska, ostatnio mi kot leżał na moim siedzeniu, tak przychodzę, go zrzuciłem, biedaczysko. Ja siadam, to tak rozgrzany fotel, jakby nie wiem, bo na jakąś grzałkę albo co innego położył. Lawę. Lawę na przykład. Ale cwaniak mi cały czas go ciągnie do pada od Xboxa, nie wiem dlaczego. Romony komputerowe? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że jak zawsze przychodzi do mnie do pokoju, to wiecie, jak czasem są te biurka z taką kieszenią na komputer i wyżej jest jeszcze taka półeczka. To ja sobie tego pada z reguły, bo mam cały czas go podłączonego. Kładę go na tą półeczkę. Ja wiem, co to jest. Pozytywne wibracje. Ty już o nie wibracje, jak mi to mówię. Już mi raz mnie ten pad wystraszył. Wiesz co, mamy gości przy wejściu. Jakbyście pytali. W ogóle nie wiem, czy wy też czasem tak macie, że wyłączycie wibracje w jakiejś grze. Po czym okazuje się, że one się na padzie nie wyłączyły. Ja tak przecież witanie miałem. Wyłączyłem przecież wibrację na padzie. Odpalam. Tam mnie wtedy zaatakował, to mi jeszcze pad wibruje na biurku i taki zgrzytem. Czego ty węgle nie wykopujesz, że ja się zapytam? Wykopuję. No właśnie widzę, tu zostawił, tam no ale zostawił. Ja mam wiesz o tym, że nawet jak ja dam sobie jaśniej, to mi to nic nie zmienia. Dlatego ja nie gram na shaderach. A nie mam też pochodni. Żeby ewentualnie tutaj sobie to porozświetlać. Co prawda widzę większość, ale to jest, bym powiedział, takie troszeczkę ograniczone. Hop, kurde. Weź się nie bij, bo myślę, że to ja się biję wtedy.
Czekaj, bo ja próbuję wskoczyć na tego smoka, na tą głowę smoka. Czekaj, bo mi to małe coś tu lezie. Tutaj pająki mi lezą. Spadaj, Baśka! Nie chcę twoich kości. Albo daj i będę przydał się na farmę. A, ja się dziwię, czemu ja nie mogę podskoczyć, a tu przecież jest ten... Chen. Blokada. Gdzieś ty wlazł, tam gdzieś coś robi. No ja powiedzmy, że wchodzę od tyłu. Tu to nie widać. Tam postawiłem tego. Widzę, idę. Kobla, możesz wejść po kobli. Mogę, dziękuję. Zezwalam. A. No tu wysoko, ale jak spadnę, to chyba nie umrę, nie. A, słyszałam cię, ty zaraz. Wszystko sobie ciasteczka. Gdzie ty jesteś? A patrz, gdzie jestem? Nie wiem, gdzie ty jesteś, ja... No chyba spadłaś koło mnie właśnie. Nie. Nie? A tu. To co koło mnie spadło? Ja, tylko tak od góry. Aha, no dobrze. Jak zejdę tak bardziej delikatnie. No, o, ja bym proponował mu tutaj w głowie poustawiać. Tutaj jeden. Chyba jego nos. Tutaj jeden. I powiedzmy tutaj jeden. Czyń swoją powinność, Magdalena. Jo. Ho, 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 ho. Nie trafiłam. Teraz trafiłam. A, wszystkie wybuchły chyba. O Jezus! Zawsze pchasz tam, gdzie nie trzeba. Dobra, nos zniszczony, więc tak, w sumie jest zatrybiony. To jest druga czaszka zniszczona przez nas. Tak, Sylwia nam powiedziała, że wystarczy ją uszkodzić, nie trzeba jej w całości rozwalać, chociaż mnie jak najbardziej korci raczej, myślę, że podpalanie tych smoków, bo wtedy byłby chyba lepsze. Na koniec wszystko podpalimy. Tak, wysadzimy TNT, serwer padnie i w ogóle tak. On pada bez wysadzenia, więc wiesz. Oj, zdarza mu się. No zdarza mu się, zdarza. Zdarza. Ważne, że pozwolił nam dzisiaj nagrać. Tak. Wojtek, idę w świat. Czemu? A tak o, pozwiedzać. O, patrz, węgiel. Jest ciemno, ja też właśnie kopię tutaj węgiel. W ogóle o, piperki jak ładnie się kąpią. W ogóle na tej ścianie tutaj koło smoka widziałem bardzo dużo surowców. Więc ja myślę, że ja sobie przyjdę tutaj. No przyjdziemy tutaj, bo naprawdę z węglem jest bieda. Ja mam 18 węgla na razie. A nie mamy żadnych pochodni przecież w domu. No ja też mam 18. Ale to spokojnie, to słuchajcie, my sobie tutaj te surowce pokopiemy. Jak Magda zrobi jeszcze kopalnię dodatkowo, to już w ogóle pewnie będzie... Luksus. Au, nie bij mnie! Co cię bije? Baśka. Jak ona może cię bić? Tylko ja cię mogę bić. Masz konkurentkę. Zaraz kości zostaną z konkurentki. Dobra, teraz powiedz mi, gdzie ty jesteś. Węgiel kopię. Węgiel kopiesz, czyli musisz być gdzieś... Nie wiem gdzie. Tu. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na górze. A co ty robisz na górze? No wszedłem już. Ale gdzie? W domku? Nie, no nie w domku. Tutaj przed smokiem stoję dokładnie. Aha, tam jesteś. Dobra, chyba tam. No tak jak szliśmy, tak jak żeśmy spadali, tam gdzie ja prawie w tą dziurę wpadłem. Dobra, wiem, wiesz gdzie. Idę powoli. Muszę się najeść. O, lata. Ja na 10. A, tu jest. Zombie za tobą. Zabij. Myślisz, że będę go pytać, czy mogę go zabić? O, kolejne lezie. Wow, tam jest... No, tam też są grzyby, widzę. No, grzybów tutaj jest pod dostatkiem. Tak, grzybowych będziemy mieli na pewno dużo. Co? Znaczy, ja grzybową preferuję tylko i wyłącznie na Wigilię. Ja nigdy jej nie preferuję. Chyba, że jako środek przeczyszczający to jak najbardziej. Nie, ja grzybową akurat lubię, ale na przykład... Znowu przy jedzeniu o jedzeniu, powiedzmy. Ale wiecie co, na przykład są takie potrawy, na przykład jak karp czy zupa grzybowa, które mi poza Wigilią nie smakują. Nie jadam karpie. Ja jadam. To znaczy muszę, jestem zmuszony. Co prawda... Dlaczego? No bo trzeba chociaż trochę zjeść, ale z reguły jest tak, że ja na przykład bardziej preferuję łososia. I na przykład ja pierdzielę, ja w tym roku sobie sam kurna kupię łososia specjalnie po to, żeby go sobie po prostu zjeść. Tylko i wyłącznie łososia, żeby ja ci mogę łososia w sosie cytrynowym zrobić. Nie, dziękuję. Ale ostatnio powiem ci, zrobiłem bardzo dobre takie, nie wiem czy wiesz to, jak to jest, co się nazywa jemy. Z żydowską kuchnią mi się to kojarzy, nie wiem nie, dlaczego, albo z arabską, takie, ale okej. Okay. To jest coś takiego a la kebab, to jest taka bułka prostokątna. Wiele się nie pomyliłam. To jest taka bułka prostokątna i tam się wsadza różne rzeczy, tak? Tak jak na przykład kebab, tam jakieś surówki, coś. Coś takiego jak pita? Nie, bo to jest taka zwykła bułka pszenna.
Tylko taka bardziej właśnie tam... Ja ci pokażę, jak skończymy, to zobaczysz. O, pokaż mi. I zrobiłem takie coś z filetami z ryby. Powiem ci, jeszcze do tego sos śmietanowo-koperkowo-cytrynowy. Powiem ci, że po prostu fiszmak się przy tym chowa z McDonalda. Nie jadam w fiszmaku McDonaldzie. No ja też. A też kiedyś lubiłem. W ogóle kiedyś lubiłem jeść w McDonaldzie, ale teraz jak przychodzę koło McDonalda, to wiem, co tam jest, więc... No mi to nie przeszkadza, bo ja też wiem, co tam jest, ale... Chodzę. McDonald's ma zajebiste frytki. Sałatkę. I sałatkę. Ja frytki z McDonalda to po prostu uwielbiam. O, dzień się. Aha, bo rozumiem, że już jesteś w domu i wlazłaś do łóżka. Tak. Tak myślałem, bo się zmienił dzionek. Dobra, już dochodzę. No, to dzisiaj w sumie... Czyli tak, słuchajcie, świat dżunglowy mamy zaliczony. Wydaje mi się, że tak. Mi się chyba też wydaje, że tak. Nie wiem, jeżeli coś pominęliśmy tam gdzieś, czy coś, to napiszcie nam śmiało, to ewentualnie się w następnym odcinku tam może wrócimy. Mhm. I ewentualnie te zadanka, które tam nam zostały, ogarniemy. Dokładnie. Smoki, dwie głowy mamy. Jeszcze powiedz mi, gdzie wsadzać te surowce wszystkiego, ja nie wiem. Ale które? Co ty chcesz wsadzić? Gdzie? Wewna tu. Mam złoto i tu żelazo. Wewna. Złoto, żelazo do pieca. Trochę mam, tu mam. Aha, czyli to do piecyka, dobra. A węgiel? Tu. To czekaj, to ja wsadzę tutaj nam trochę do tego. No to wsadź do pieca też może być. Pieca, dark. Czemu ty włoży... A, bo to jest... Dobra. Myślałem, że to jest wełna, a to jest to ciemne drzewo. Dobra, powiedz mi tak, gdzie rudy wsadzać? Tu. Te, które mam, typu lapis i tak dalej. Tu. Już, tylko czekaj, tutaj... Ja tu tabliczki porobię, wiesz? Wyżej. Aha, czyli to... Węgiel też tu wrzucić? Też. Tak. A kobel tam wyżej? Kobel nie, tu. Tutaj do pierwszej. No to tabliczki się zdadzą. Roślinki to sobie zostawię. No, roślinki tutaj masz w drugiej. Za tobą. O, proszę. Muszę w ogóle sobie udać się na wyprawę i kleju poszukać. Okej, okay. Będziesz miał co wąchać? Tak, będę miał co wąchać, bo u mnie niestety małe ubytki, jeżeli chodzi o węgiel. Znaczy węgiel, Boże kochany, nie! Psychologia niszczy ludzi. Psychologia niszczy ludzi. Tak, dosłownie. W ogóle ja muszę tutaj sobie zdecydowanie zmienić wystrój tego domu. Mojej części. Dlaczego moja podłoga nie jest różowa? Bo nie miałeś różowej owcy. I żaden smok nie był różowy, żebyśmy go ogołocili z różowej wełny. Bo wełna ja pochodzi ze smoków. Ja tutaj zrobię. Czy wiesz, ja to sobie wezmę, pozbieram sobie czerwone kwiatki, sobie zrobię barwnik. No to sobie pozbieraj. I przy okazji muszę tutaj krowę jakoś skołować. Tu łaziła jakaś krowa ostatnio. Łaziła, ale podejrzewam, że ona gdzieś na brzegu wyspy się zawiesiła, jak to krowa. A co, Walentyna ci się przypomniała? Nie, teraz preferuję owce. Okej. Okay. Owieczki. Kto miał coś do owiec? Nie wiem. Husiek? A Shio, nie Shio? Shio chyba do świnek. Świnki, tak, Matylda, tak. Do świnek. Nawet nie wiem. Może Husiek? Nie wiem. Co, zbierzesz ziemniaki? Tak, pyry. To zbierzesz pyry? Tak. Kto wie, co to pyry z gzikiem, pisać w komentarzu, ale zajebiste są. Tak samo jak Wojtek mnie kiedyś dokształcał, co to jest młoda kapusta. Nie wiesz, nadal. Dokształciłeś mnie już teraz, już wiem, ale kiedyś nie wiedziałam, co to jest młoda kapusta. Bo wiecie, to jest właśnie tak, jak ludzie są z różnych krańców Polski. Są różne określenia na różne potrawy. Na przykład pyry z gzikiem, to jest w ogóle podobno śląski, no, śląska nazwa. I to są ziemniaki w mundurkach z białym twaroszkiem. Aha. No. No, albo tak na przykład kiedyś ciebie chyba uświadomiłam, co to jest cebulasz, nie? Znaczy cebulasz to są... Nie, to chyba nie mnie, bo ja wiem, co to jest cebulasz. Nie, wiem, CTSG uświadamiałam, co to jest cebulasz. Tak. Bo cebulasz to są te takie placki z cebulą, tak? Tak, i z makiem. No, to ja wiem. Tak samo jak te rogale tam świętego... Nie. Marcińskie co? Rogale? Jak one się nazywały? A że co to jest? Marcińskie? Te, co się na święty Dzień Niepodległości robi. A to się robi jeszcze rogale na Dzień Niepodległości? Myślałam, że tylko flagę wystarczy wywiesić. Znaczy są jakieś, to jest... Boże, z jakiego to jest miasta? O, drzewo wyrosło. To jest chyba z Poznania. A co ja mam do Poznania? Jak jest z Ukrainy. Tam mieszka. Teraz. Nie pamiętasz, jak mu dawa za... No właśnie.
Hej, jazda spać, spać, kończymy odcinek. Czemu spać, jak jest dzień? Bo teraz ty musisz mi dawać za suby, wiesz? No. Żebyś wiedział. Tak. Ale ja bardziej preferuję poranki. Ja jest też. Południe. A słyszałam, że studenci preferują niedzielne poranki. Ty taki student poniekąd. Niedzielę rano to ja mam ekonomię, nie dziękuję. Tak. O, pojączka masz, przyjaciela. Czekaj, idę marakiecie. Nie no, zostaw go. Idę zabić Marka. To jest paparazzi, on się będzie przyglądać, co my tu będziemy robić. To ja wolę Baśkę z łukiem. Ma dłuższą lunetę. Nie urduś się tam teraz. Ja mi się przypomniała znowu babka od psychologii, jak Jezu, powiedziała... Jezu, weźcie go do studia, rzuci, weźcie go przekonajcie. Na niego to źle wpływa. Jak powiedziała, że my mamy pamięć, jak to było, to nie było coś takiego jak pamięć, bo pamięć genetyczna jest w asasynie, ale było coś podobnie. I mówiła, że ssaki wiedzą, co w którą dziurę włożyć. Okej. Okay. Nie, to jest naprawdę dobry moment, żeby się zakończyć. Tam coś jeszcze o dźwigach w ogóle mówiła, że faceci dźwigi mają coś takiego. Jak ja się cieszę, że już nigdy na studia nie wracam. Naprawdę, cieszę się niewymownie. Nie, masakra, byłem wam, że naprawdę masakra. I wiedziałem, że psychologia jest w sumie fajna, ale zależy kto ją prowadzi. Akurat tak. Ta babka fajnie prowadzi, bo stara się... Ale zresztą nieważne o moich studiach. Ja miałam miłośnika siatkówki za profesora psychologii. Tak. Dobra, kończ to, no. Ja? A co ja? Wieczka. Czekaj, wejdę w nią. Wlazłeś w oko czaszki. No. No dobra, słuchajcie, także cóż, zaliczyliśmy cię. Jezus Maria. Teraz mi się wszystko będzie kojarzyć z filozofią, z psychologią, sorry. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy, co zrobiliśmy? Zeksplorowaliśmy już na teoretycznie 100% dżunglę. Tak. Pamiętajcie o tym, że jeżeli coś gdzieś pominęliśmy, napiszcie nam, w którym odcinku mniej więcej orientacyjnie, w której minucie, żebyśmy tam mogli wrócić. Poza tym mówiłem jeszcze o tym podcaście, więc też napiszcie, czy byście chcieli coś takiego. No i co? Łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Tak. No. Tak. Tak. No chyba nie! Chyba ty. Chyba ty. Dobra, więc trzymajcie się, no i cześć. Jeszcze ci skryta zasadziłem z ręki. Chodźcie w dupkę, tak poklepię, no chodź. Nie! W dupkę, chodź. Nie chcesz dupkę? To był fabkryt. Fabkryt. Co, idź ty swój dziennikarz będzie, tak, idę stąd. Kryty łapasz podczas fapania, no tak. A chcesz mnie czekać? Chcesz mnie nie! Czeka. Psik.